Dzisiejszym moim gościem jest Dawid Szajner, łączy sprzedaż z marketingiem. Zawodowo związany głównie z Top Online, który oferuje pozycjonowanie stron ze szczególnym uwzględnieniem SEO dla e-commerce. Jest fanem żużla, motocrossu, piłki nożnej, ekonomii i biznesu. Współautor książki SEO Samodzielni. Dąży do tego, żeby branża SEO nie kojarzyła się klientom wyłącznie z negatywnymi doświadczeniami. Rozmawiamy o transparentności w biznesie jak weryfikować współpracę z agencją SEO, najważniejszych jej aspektach, automatyzacji i budżetach na marketing. Zapraszam. Cześć, witajcie w nowym odcinku w Opal Kamerze. Dzisiaj ze mną Dawid Szajner. Cześć. Cześć, witam. Skąd przyjechałeś? Z Wrocławia, niedaleko. Niedaleko, tak. Mówiłeś, że korki na cztery standardowo. E, ale małe. Ale, ale małe. Dawid, ja już powiedziałam wcześniej, kim jesteś, czym się zajmujesz, natomiast zaczynałeś od pracy nad słuchawcem i byłeś doradcą Sprzedaży marketingu, takich usług marketingowych. Dzisiaj jesteś top online, miałeś kilka sklepów, już z tego co wiem, to sprzedaliście te sklepy, ale na nich de facto testowaliście aspekty SEO, o których dzisiaj porozmawiamy. Nie będziemy mówić tak konkretnie o tych aspektach, bo jak już sam też zaznaczyłeś, że my, widzowie, laicy, nie lubimy za bardzo tych tematów. Nie znamy się na nich i też nie zawsze chcemy się na nich znać, bo nas liczy, dla nas liczy się efekt końcowy, czyli konwersja, czyli sprzedaż. Natomiast przygotowując się do tego wywiadu, to, co mnie najbardziej, przyznam się, gdzieś tam zainteresowało, to twoje hobby, czyli ten żużel i motocross, czyli... Akurat jesteśmy po finale w Ligi Polskiej, niestety dywizja no. z Wrocławia poległa. E... Ale tak, tak, lubię że Gdzieś tam, yy, ta my tym zainteresował yy, lata temu. Yy, co prawda, no to jest taki sport, który głównie się ogląda, prawda, bo, bo raczej yy, mało jest osób, które go uprawiają. Yy, ale gdzieś tam mam motocykl. Yy, co prawda, jak ostatnio byłem na przeglądzie, to pan powiedział, że pobiłem rekord w ilości dystansu, który jest najmniejszy w. Sezon do sezonu. Bo <głos》> nie stał, niestety. E, ale no tak, tak. Motocykle gdzieś tam, gdzieś tam chodzą za mną i nawet dobrze się czuję z tym, że mam go w garażu. Niekoniecznie nawet na nim jeżdżę. Myślałam, że jeździsz razem, wiesz, na tym to, to że już Nie, nie, nie. To jest zbyt niebezpieczne, już myślę, że, że pewne rzeczy. Mo, może, gdybym zaczynał, gdybym był wiesz takim juniorkiem, to, to, to może, może, chociaż bardzo to, to jest trudny sport i też bardzo kosztowny, myślę, że tutaj cała rodzina musiałaby się zaangażować e, i poświęcić, żeby takiego zawodnika gdzieś tam wykształcić. Także to jest raczej taki sport, który się wydaje mi się, że głównie się go po prostu ogląda. Mhm. Ale mówisz, że jest niebezpieczny, a patrząc na ciebie jako na osobę, jak na przedsiębiorcę, słuchając wywiadów, z Tobą, to jesteś taki, sprawiasz wrażenie bardzo zachowawczego, który dba o bezpieczeństwo, o poduszkę finansową, o to, żeby się nic nie wywaliło w tym biznesie, a tutaj jednak z drugiej strony lubisz te nutki adrenaliny. Czy to jest taki zdrowy balans dla Ciebie, że właśnie szukasz emocji gdzieś indziej niż w biznesie? Trochę tak. Wiesz, duży wpływ na nasze życie mają e, wydarzenia, które się w nim dzieją. Nie zawsze one są przez nas planowane. W moim wypadku, na przykład takie coś, co ja zauważyłem dopiero po latach, było pojawienie się córki e, mojego pierwszego dziecka i na przykład e, zupełnie nie planowałem tego, ale zacząłem jeździć dużo wolniej autem. Ja to zauważyłem dopiero po jakimś czasie, nie? że akurat pochodzę z Podkarpacia, więc mam długi dystans A4 I, i zobaczyłem po jakimś czasie, że Kurczę, ja jakoś wolniej jeżdżę, nie? I tak myślę, czemu ja tak wolniej jeżdżę? Przecież nie planowałem tego. I nagle się okazało, później zacząłem analizować i myślę, kurde, no bo mam dziecko z tyłu, to już świadomie po prostu to hmm. robię inaczej, nie? I faktycznie gdzieś tam to życie biznesowe też staram się no już bardziej, bardziej świadomie do tego podchodzić i gdzieś tam budować taką odnogę bezpieczeństwa jednak, bo mimo znaczy, wiesz, wchodząc w biznes, no, musimy być gotowi na to, że będzie dużo zmian, tak? Tam jest, mega dużo się dzieje. I z natury jest tam dużo ryzyka, po prostu. Nie mamy pewności, że ta firma nam wyjdzie, a nawet mamy większą, większe prawdopodobieństwo statystyczne, że nam nie wyjdzie, tak. Będziemy rozmawiać pewnie o sklepach internetowych. To takie statystyki mówią o tym, że mniej więcej 7 na 10 sklepów nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku działalności. No, więc nawet jak nam się wydaje, że mamy świetny pomysł na, na biznes, to często rynek bardzo szybko nas weryfikuje. Dlatego gdzieś tam, zawsze z tyłu głowy, yy, ja mam to, żeby próbować to ryzyko minimalizować. I dla mnie, taką minimalizacją tego ryzyka właśnie było na początku dość duża dywersyfikacja, bo mieliśmy kilka źródeł dochodu, ale później ten model nam się trochę wyczerpał. Na pewno poduszka bezpieczeństwa to jest jakby w ogóle dla mnie i prywatnie, i, i biznesowo coś, bez czego ja bym nie mógł funkcjonować. Nie, nie, nie wyobrażam sobie w ogóle prowadzenia firmy bez czegoś takiego. A wiem, że dużo firm żyje od wypłaty do wypłaty pracowników i to, i to też różnie bywa. No, więc, więc mam takie podejście rzeczywiście. Czy miałeś jakieś kryzysy w swoim życiu? Bo tak, wiesz, mówisz o tym bezpieczeństwie, o poduszce, no, też trzeba mieć i umiejętność, ale też zasoby, żeby tę poduszkę stworzyć. Więc jak to wyglądało u ciebie? Czy to było już teraz, czy ta poduszka finansowa jest efektem tego, co kiedyś ci się przytrafiło i teraz nie chcesz do tego dopuścić? I tak nie. Też pochodzę z takiego domu po prostu, gdzie zawsze tata czy ta mama też po prostu... Tak, tak prowadzili gospodarstwo, że gdzieś te oszczędności musiały być, nawet jak się nie zarabiało dużo, to i tak trzeba było coś odłożyć. Nie? Więc, więc na tej zasadzie takie wpojenie takiego skromnego, raczej stylu życia. Natomiast to, co mnie też nauczyło, no tak, bo miałem taką sytuację, gdzie na początku kariery, właśnie tak jak tam mówiłeś, że zaczynałem na słuchawce, pracowałem w sprzedaży po prostu. I później stwierdziłem, a no to pójdę sobie na swoje, tak, już jestem obcykany, nie wiem no wtedy miałem, może 22 lata, może 23. I z Marcinem, z którym właśnie obecnie prowadzimy też firmę, założyliśmy pierwszą firmę. To było też o tyle z dzisiejszej perspektywy śmieszne, że my założyliśmy firmę nie wiedząc co ona ma robić, nie, po prostu tak bardzo chcieliśmy ją mieć, że najpierw ją założyliśmy, a później zaczęliśmy się zastanawiać, kurde, ale co my w sumie będziemy robić, nie, tam wymyśliliśmy jakiś consulting biznesowy. No, po prostu improwizowaliśmy, nie, i, i wiadomo, no, ile to mogło trwać, tam parę miesięcy yy, i trzeba było temat zamknąć. Yy, no i to był taki plaskacz, że tak powiem od życia, yy, trzeba było zrobić krok wstecz, yy, z podkulonym trochę ogonem wrócić. Na szczęście zawsze starałem się budować relacje dobre z ludźmi, yy, z przełożonymi również, yy, więc miałem otwartą drogę do powrotu. Więc nie miałem takiego czegoś, że okej, okay, coś się skończyło i ja teraz muszę gdzieś iść w rynek szukać pracy, tylko wystarczył tam jeden mail czy telefon, już pamiętam. I mogłem wrócić się do, do pracy, w której, w której pracowałem. I to mi też pokazało, że właśnie takie wiesz, no warto, warto gdzieś tam rozstawać się w zgodzie. nawet Nie palić, jak się gdzieś... mostów. Nie palić mostów, o mm. dokładnie, nie. Ale z drugiej strony, jak sobie tak pomyślę, no to Yy, też yy, yy, plusem tej sytuacji było to, że nie obraziłem się na biznes, tak? bo on Właśnie. nie wyszedł, ale yy, to nie była wina biznesu, tylko nasza po prostu, że my kompletnie nie wiedzieliśmy jak to robić, co robić, no, nic nie wiedzieliśmy w zasadzie, nie? Więc, więc są takie sytuacje, gdzie, gdzie po prostu życie nas yy, sprowadzi trochę do parteru i one chyba są potrzebne co jakiś czas nawet, tak mi się wydaje, że one gdzieś tam yy, otrzeźwiają. To, co spowodowało, że jednak drugi raz powziąłeś to ryzyko. No ta chęć, taka to wiesz, ta, ta chęć. To w ogóle prowadzenie firmy, w moim wypadku, to, to trochę był cel sam sobie, nawet bym powiedział, nie? Jak pamiętam siebie jeszcze z czasów takich szkolnych, to ja miałem taką naturalną ciągotę do tego, że po prostu lubiłem ten biznes, pieniądze, bo mnie ciekawiło mnie to, tak? Na przykład, nie wiem, jeździliśmy na narty i tam był jakiś taty kolega, który miał sprzęt narciarski wiedzy niż nasze auto, wart. i to ja od razu się wiedzieć, co tegoś robi, czym się zajmuje, dlaczego on ma tak dużo pieniędzy, a my nie, no. I, no. i taka to była ciekawość życia, która prowadziła mnie do, w kierunku tak, do tego biznesu, nie, I, i gdzieś tam jeszcze będąc w szkole online, sobie zacząłem jakieś tam takie freelancerskie jakieś tam tematy zrobić, jakieś tam pieniążki zarabiać pierwsze, więc de facto można powiedzieć, że z tymi pieniędzmi tam od tych lat szkolnych, wtedy jeszcze była gimnazja, to mniej więcej od tego m, takiego etapu, no w sumie nie wiem ile się mam teraz, ile się miał w lat gimnazjum? 13. No, no to w takim czasie jak już mogłem sobie pozwolić na to, że nie musiałem prosić nikogo pieniądza, tak? Bo byłem sobie w stanie tam właśnie choć przez jakieś naprawdę jakieś banalne rzeczy robiąc przez internet, choćby pisząc głupie posty sam do siebie, bo wtedy fora były popularne i niektórzy mieli jak zakładali te fora internetowe, to potrzebowali je rozkręcić, no i szukali takich troli, nie? Że, że ktoś to będzie pisał i odpisywał sobie nawzajem, no ja byłem takim np. trollem przez jakiś czas. No ładnie, to... a twoi rodzice to nie byli nie by, nie nie by przedsiębiorcami? E, nie, nie, nie. E, Moi rodzice pracują, w, mama jest pielęgniarką, tata jest elektrykiem i pracują w całe życie w tych samych firmach. Dobrze im się żyje. to <laughs> Wiesz co, jak patrzę na twój, na twój LinkedIn, w ogóle bardzo mi się podoba Twój sposób postowania, Twoja bezpośredniość, Twoja transparentność. Na ile to jest zabieg budowania marki, na ile to jest spójne z Tobą na zasadzie ok, taki jestem, tak będę pisał, niezależnie co o mnie pomyślą i powiedzą? Nie wiem na ile, ale jest to spójne ogólnie z, to, z tym, jaką mamy wizję. Generalnie my jakiś czas temu wykminiliśmy sobie to tak, że jeżeli mamy robić marketing, to musimy go oprzeć. Yy. Musimy mówić ludziom, jak my żyjemy, a nie jak mają żyć. To jest z paru powodów. Po pierwsze, jeżeli masz taką filozofię, to musisz najpierw wytworzyć jakąś wartość, żeby móc się nią pochwalić. A po drugie, yy, to jest bezpieczniejsze. No bo jeżeli ktoś mi zarzuci wtedy, że mm -hmm. ja gadam głupoty albo coś, to ja mogę powiedzieć, stary, my tak po prostu robimy. No, ja ci nie każę tak robić. Ja tylko mówię, że my tak robimy. To działa tak i tak. No a. Ty robisz, jak chcesz, nie? I taką sobie filozofię przyjęliśmy już właśnie od, no nie wiem, trzech lat, tak jak działamy gdzieś tam marketingowo, to, to się tego po prostu trzymamy i no, na ten moment nie widzę w sumie innej opcji. To jest, to jest dla mnie takie naturalne, żeby w ten sposób właśnie się komunikować. A że jest to jeszcze przy tym, dobrze się z tym czuję, po prostu, bo też gdzieś tak naturalnie mi to przechodzi. i w sumie, jakbyś sprawdziła nie tylko mojego LinkedIna, ale właśnie tam moich kolegów i koleżanek z zespołu, to jest to dość spójne. Mhm. Więc też staramy się... No ta nasza firma nie jest za duża, tak, to jest tam dwadzieścia parę osób, więc da się jeszcze mieć taką atmosferę rodzinną, że się czujesz, że wszyscy są mniej więcej zbliżeni, tak. Nie ma tych takich wielkich rozstrzałów jak w jakichś dużych firmach, gdzie są piony, tak, działy i ludzie często nawet się nie znają. U nas tego nie ma, a to też wpływa na atmosferę, a, a to wpływa właśnie na jakby sposób komunikacji na zewnątrz. To zapytam Cię jeszcze taką rzecz, która jest na razie totalnie niepołączona z SEO. Czy wy, jako przedsiębiorcy, mówię, właściciele, Marcin, ty, i, i sami dla siebie i dla zespołu robiliście jakiekolwiek testy galupa, jakieś testy sprawdzające? Robiliśmy dla siebie, dla zespołu dla zespołu nie. Ja dla zespołu, nie. Mamy gdzieś tam to w taskach i to tak leży sobie, więc pewnie przyjdzie taki czas, że, że stwierdzimy, żeby to ruszyć. Yy, jeżeli chodzi o takie szkolenia, no to bo zapytała się o Linkedina, no to zamówiliśmy sobie po prostu takie szkolenie wewnętrzne do firmy, gdzie przyjechała osoba, która zresztą Adrian Gamoń, znany yy, trener Linkedina, który przeszkolił nas i całą załogę. Yy, no, więc. Tak, tak, po, tak do tego podeszliśmy, nie? ale z tych testów to, to Galupa to robił sobie ja i, i Marcin. wyłącznie. Ale dużo robimy na czuja, nie? to też, żeby nie było, że my gdzieś tam wszystko staramy się tam. No, po prostu yy, staramy się robić to zgodnie ze sobą, z tym, jak nam się podoba to i patrzymy, jaka też jest reakcja rynku. Jeżeli ona jest ok, tak, jeżeli środowisko dobrze reaguje, yy, to. No to kontynuujemy to po prostu, nie? A teraz już nie widzę od tego odwrotu, bo już na szczęście już tak na tyle w to weszliśmy. Wydaje mi się, że ten taki pierwszy etap, gdzie jest najtrudniej, kiedy musisz tworzyć, a wiesz, że jeszcze nie będzie żadnego odzewu, no bo i tak tego nikt nie widzi, to już trochę mamy za sobą, bo jednak już tam ludzie komentują, już coś tam się pojawia, więc no łatwiej jest, po prostu jest łatwiej, nie? Fajne, fajne to środowisko wokół ciebie się tworzy i ta społeczność, ja wiem, że ty to mówiłeś na innych kanałach, ale być może ktoś u mnie widzicie po raz pierwszy. U was ten model biznesowy totalnie inaczej wyglądał kilka lat temu. Wy obsługiwaliście wszystko i wszystkich. Mieliście, może nie aż tak, ale. Ale, no. ale tak mówiąc, <laughs> mieli, mieli dużo tej drobnicy. Nie? Dzisiaj się skupiasz na tym też, żeby klienci samo, sami sami przechodzili, żeby to odbywało się de facto w sposób pasywny. Wiadomo, że to jest w cudzysłowie, natomiast no, na to pracujecie właśnie poprzez LinkedIn, poprzez budowanie marki osobistej, poprzez pokazywanie się na, w różnych, na różnych kanałach, co coraz więcej osób kuma, ale jest to pewnego rodzaju wyjście spoza strefy komfortu. Nie lubię tego słowa, ale go użyłam. Um, bo tak jak powiedziałeś przed wywiadem, siedzieliście, siedziałeś więcej przed komputerem, a nagle trzeba było pokazać swoją twarz, zderzyć się e, z opinią innych. Rozumiem, że nie żałujesz tego, tego ruchu, ale powiedz może nie tyle co osiągnąłeś, bo już wiemy, tam trzykrotny wzrost, jeśli chodzi o, o wasze przychody, też się nimi dzielisz na LinkedInie, pokazujesz dokładnie skąd pochodzą właśnie klienci, ale co straciłeś przez to, że już nie zajmujesz się tą drobnicą, nie zajmujecie się? Znaczy, to tak nie do końca, nie? Bo my, my ciągle gdzieś tam mamy tych klientów, o których sami mus, musimy zawalczyć w taki sposób, że musimy ich aktywnie pozyskać. I w sumie tak naprawdę firma na tym urosła, ona w ogóle powstała dzięki tym klientom, których sami pozyskaliśmy. No bo wiadomo, jak jesteś no-name'em, no to nigdy ciebie nie przyjdzie, no bo nie znacie, nigdzie się nie znajdzie, tak. Natomiast świętym grałem takim jest to, żeby, wydaje mi się, że większość firm i właścicieli biznesu do tego dąży, żeby to jednak zbudować taką markę, żeby faktycznie ci ludzie sami się do siebie zgłaszali. Tutaj moim zdaniem po prostu nie ma innej drogi niż szeroko rozumiany marketing. Oczywiście on musi być mądrze zaplanowany, tak? To, to też trzeba gdzieś tam podkreślić, że to nie jest tak, że jakby o. Wszyscy robią linkina, to ja też zrobię i, i coś z tego będzie, no nie do końca, to, to nie do końca tak działa, to trzeba jakoś mądrze ułożyć, jakieś lejki sobie porobić, też modne słowo ostatnio, ale to po prostu jest jakiś plan mieć, tak? mieć jakąś wizję na to wszystko yy, i my do tego dążymy ale nadal, mówię, o tych statystykach, które ja się dzielę, tam nadal około 20% klientów, które pozyskujemy to są klienci, których musimy, że tak powiem, wyszarpać z tego rynku aktywnie ich pozyskać akurat to jest moja działka ja, ja się tym zajmuję, w sensie takim, że ja to planuję, rozkminiam jak to zrobić a żeby to zrobić też w sposób możliwie najbardziej automatyczny no to tego rozkminiania jest dość sporo i wracając jeszcze do tych Klientów najmniejszych, na których my wyroszliśmy. My chałpimy się dość mocno tym, że dużo rzeczy automatyzujemy, bardzo dużo automatyzujemy i też się tym chwalimy, robimy na ten marketing, tak? To nie byłoby możliwe, gdyby nie ci mali klienci. Oni, mając 300 małych klientów, nie jesteś w stanie mieć rentowności, jeżeli tam czegoś nie zautomatyzujesz, bo po prostu braknie ci czasu. A przez to, że myśmy trochę sami wpadli w taką pułapkę, że żeśmy właśnie na, na, na pozyskali tych klientów na tyle dużo, że mieliśmy problem, żeby w ogóle ich obsłużyć no to zrozumieliśmy, że my musimy iść w automatyzację. To było lata temu, tak? Lata temu i mówimy o automatyzacji usług, to też nie jest takie proste. I zaczęliśmy to powoli rozkwinać, rozpisywać to akurat. Marcin nie jest za to odpowiedzialny, i on się tą, tą, tą stroną zajmuje, ale no od paru lat yy, to robi i dlatego dzisiaj bez jakiegoś tam, bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że jesteśmy albo naj, najlepiej zautomatyzowaną, albo jedną z najlepiej zautomatyzowanych agencji SEO w Polsce. Tak. I yy, 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 zresztą. Nieraz to pokazywaliśmy, jak ktoś prosił pokazać, jakie, ma, jakie macie narzędzia, to, to po prostu je pokazujemy, bo to są nasze narzędzia. My je tworzymy, my je wymyślamy i tworzymy, tak? Więc, więc nie mamy z tym problemu, bo i tak skopiować to, to będzie komuś bardzo bardzo ciężko. No ale to ci klienci tak naprawdę nas tego nauczyli, tak? Oni na nas wymusili tą, tą zmianę, więc też nie możemy się ich posuć. No to też jest kwestia dywersyfikacji. No, ja bardzo bym musiała osiągnąć taki, taki pułap, że. Siedzimy i te lidy same spływają, bo są takie firmy na rynku w różnych, w różnych segmentach. Ale przy, wydaje mi się, że przy, akurat w naszej branży tej Sejowej jest takie nasycenie rynku i jest um, też dość negatywny sentyment do firmy SEO zresztą. No, po prostu ludzie nie lubią firm SEO. ma <grym> się co oszukiwać. Że, idziemy też do tego, że po prostu nie jesteśmy w stanie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to w ogóle jest kiedykolwiek do, do osiągnięcia, nie? Że, że będę mógł usiąść i powiedzieć: A, przez pół roku teraz możemy serżyć tylko z tych klientów, co do nas sami przyjdą. Nie, nie, nie musimy aktywnie ich pozyskiwać, tylko obsłużymy satelity, co same wpłyną. Więc myślę, że, że to może być dość trudne, bo ta konkurencja jest bardzo, bardzo duża. No, ale dążymy do tego, jest cel. Powiedz jeszcze, doprecyzuj, bo interesuje mnie to mocno jak ta automatyzacja przebiega? Czyli wpada lead i, i od znaczy no tego, że on musi, mm -hmm. żeby on wpadł, jeszcze to można zautomatyzować? No to właśnie, nie? No, to, bo no, widzicie jakąś ścieżkę. E, to teraz akurat e, ja automatyzuję e, e, taki cold mailing w formie wideo. E, czyli jest e, doradca klienta, tak? Tam On ma jakąś. E, no, może, może inaczej, żeby to, żeby to było zrozumiałe. Generalnie, jeżeli chcesz pozyskiwać klientów y, przez maila, no to albo możesz napisać jakiegoś maila, żeby zaciekawić tego klienta, no to musisz tam coś użyć, jakieś pe, personalizacji, prawda? No Generalnie nie, w naszym wypadku to będą statystyki dotyczące strony, albo powoływanie się, nie wiem, na konkurencję, jego, że jest wyżej, i pokazanie tego. Y, żeby zachęcić tego klienta do rozmowy o tym, co mógłby poprawić, jak to zrobić, żeby był wyżej wyszukiwarce, no bo wiadomo, że jak będzie miał wyżej, będzie miał więcej ruchu i więcej sprzedaży. E, no i wszyscy co robią, no? Stworzył maile tekstowe, tak? Na przykład. No i my też tak przez lata robiliśmy. To było bardzo skuteczne, nadal jest w sumie skuteczne, ale w pewnym momencie pomyślałem, a dlaczego nie zrobić wideo? No i przetestowałem to wideo, czyli nagrałem faktycznie wideo takie zimne, tak? Do, do, do iluś tam klientów, nie pamiętam do ilu, potencjalnych klientów. No i zobaczyłem, że są bardzo dobre reakcje, tak, że wow, jeszcze nikt na mnie nie nagrał takiego wideo, wow, no i myślę, kurde, no fajnie, tylko że jak to teraz y, zrobić z tego skalę jakąś, no bo przecież y, nagranie takich wideo dla, mm -hmm. nie wiem, y, stu klientów dziennie, no niemożliwe jest, tak, po prostu to jest niemożliwe, nie, nie wykonasz tego. No i zacząłem to rozkminiać po prostu, jak to zrobisz, tak, I, i później sobie wymyśliłem, że mogę sobie stworzyć wideo, które sobie potnę. I będę tylko podkładał w tym wideo statystyki. No i zacząłem myśleć, myśleć, jak to zrobić. Oczywiście później trafiasz na taki... Jak już wymyślisz tą ścieżkę, to później trafiasz na taki problem, że nie ma narzędzi często, żeby to zrobić po prostu, tak? Więc zaczynasz szukać tych narzędzi, zaczynasz je tworzyć. Te ceny w różnych firmach. I tak, wiesz, od kroku do kroku męczysz się, męczysz. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to nam zaczęło już działać faktycznie, że jednym kliknięciem jesteśmy w stanie na przykład wygenerować, tysiąc filmików dedykowanych dla... Potencjalnego klienta, gdzie masz wideo, gdzie sprzedawca, doradca mówi o twojej stronie, pokazuje jej wykresy i zachęca się do tego, żebyś się skontaktowała z nami, bo pomożemy ci w tym, prawda? No ale dojście do tego, dzisiaj fajnie to fajnie, łatwe, tak? Ale dojście do tego to jest ponad rok. Od wymyślenia, później zastanowienia się, jak to zrobić, a później jeszcze, żeby to faktycznie zrobić, nie? no bo to wiadomo, ile fuck-upów po drodze to masakra. Także. Coś tam gdzieś się przesunie i klient dostanie wiadomość nie do siebie, no i takie rzeczy. Ale to też korzystacie z czatu GPT, ze sztucznej inteligencji. Nie, nie, tutaj, nie? Tutaj, cza, cza, tutaj nie ma w ogóle sztucznej inteligencji. To jest tylko automatyzacja, po prostu podmiana pewnych. No, różnych statystyk, tak, różnych danych, podmiana, tak. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to, to na przykład korzystamy z sztucznej inteligencji do doboru słów kluczowych dla klientów, do na przykład linkowania, w sensie takim, że jak masz specjalistę SEO, to on musi dla danego klienta podjąć decyzję co miesiąc, jakie frazy podlinkować, na jakim zapleczu i tak dalej. Po co on ma to robić, jak może to zrobić tutaj, tym więcej. Ale to zrobi lepiej, żeby ją nauczymy oczywiście tego. Więc do takich rzeczy e, tak, ale nie do, akurat w tym wypadku, co podawałem tego wideo, tam, tam nie masz tutaj. Czyli mamy tą, tą ścieżkę, na pierwszym miejscu jest, było to, że jest, że wysyłacie cold mailing w postaci wideo. Okej, okay. ktoś nagle staje się waszym klientem, to dalej też jest automatyzowane. Później tak, znaczy mm -hmm. do, też nie wszystko tak, no bo to um, tych e, wiesz tych, tych, tych w procesie pozycjonowania, jak sobie go rozpisaliśmy kiedyś na takiej ścianie wielkiej, e, to zobaczyliśmy jak wiele jest różnych rzeczy, które my wykonujemy, a często nawet nie jesteśmy tego świadomi. No i jak sobie to tak ładnie rozpiszesz, to później zaczynasz zauważać ale przecież przykład, tak, te powtarzalności. No i, i najlepiej jest właśnie od takich rzeczy takiej automatyzacji zaczynać, tak? Czyli nie automatyzować wszystkiego, bo nie da rady tego zrobić. Po prostu się wysypieć ci to w tylu miejscach, że masakra, i się poddasz. Ale jak sobie zaczniesz automatyzować po drobnych fragmentach, to naprawdę bardzo dużo yy, później się okazuje, że zrobisz 10 małych aktualizacji i one ci na przykład o 30% skrócą czas obsługi klienta w danym miesiącu, na przykład, tak? A dzięki temu masz więcej czasu na to, żeby, nie wiem, z nim porozmawiać, na przykład, tak? Albo zrobić marketing, który pozyskamy ich klientów. Więc to są takie często drobne rzeczy, na przykład interpretacja wyników na wykresach, tak? Po co ma y, specjalista SEO, który jego czas, czas jest bardzo cenny? Po co ma wchodzić za każdym razem na każdego klienta w wykres i sprawdzać, czy on spadł czy wrós? Nie, no niech to zrobi już ta inteligencja jak teraz sprawdzi, i jeżeli jest spadek, to go zaalarmuje, tak? I wyskoczy mu alert w, w panelu, tak? A więc. To, to są drobne, masa drobnych rzeczy, które jak sobie sumujesz, to się okazuje, że, że nie wiem, połowę czasu uwalniają, tak? No teraz nie jesteśmy nawet w stanie tego policzyć, to jest w ogóle nie do policzenia, ile to e, nam zaoszczędziło e, czasu, no i przez to pieniędzy. Ale to, co mówisz, to jest mega uniwersalne, bo patrz, ile osób przyjmuje klientów, bo to jest takie koło, koło właśnie zamknięte, że... Znaczy koło zawsze jest, ale, ale bardziej chodzi że zatacza to wszystko koło, bo... Najpierw się staramy pozyskiwać tych klientów, cały czas. Potem nagle się okazuje, że mamy tylu klientów, że nie mamy mocy przerobowych, żeby tych klientów właśnie obrobić, i pojawiają się jakieś negatywne opinie, pojawiają się fakapy. Później łatamy te dziury. Ci klienci, wiadomo, że niezadowolony klient powie kilkunastu, a zadowolony jednemu albo w ogóle. Więc to jest super, że, że mówisz o tej automatyzacji. Natomiast interesuje mnie też to yy, jak się działa w branży, o której wspominałeś, że jej nikt nie lubi, bo wszyscy korzystamy inaczej, każdy, kto prowadzi biznes i ma stronę internetową albo działa właśnie w social mediach, już wie i słyszał, tak jak mówisz o lejkach, o słowach kluczowych. Instagram też wprowadza słowa kluczowe, tam też będzie SEO pozycjonowanie, jak już nie zaczyna się, prawda? E, to czemu tak jest, że ci ludzie jednak kurczę nie lubią tej branży? Znaczy nie, no, nie, ma się im co dziwić, wie, że firmy są zaora, zaorały samodzielnie ten rynek i to jakby trzeba to wziąć na kratę. I wiesz, na, nas to broni, ogólnie branża y, istnieje dlatego, że jest potrzebna po prostu. I bo gdyby nie była potrzebna, ona już by zginęła, bo nikt nie lubi. Natomiast no, mając step internetowy, mając jakąkolwiek stronę internetową, potrzebujesz mieć ruch. Y, potrzebujesz go mieć jak z każdego możliwego kanału, a nadal jest tak i pewnie jeszcze długo będzie, że z tych organicznych wyników jest większość ruchu, zazwyczaj, no nie zawsze, ale zazwyczaj, tak? Nawet jak nad tym nie pracujesz. I tam jest bardzo dużo do ugrania, tak? Bardzo dużo do ugrania. Co więcej, to są często, znaczy często, no prawie zawsze, jeżeli wypracujesz te efekty, to one są bardzo długofalowe. I jaka jest przewaga na przykład takiego SEO nad, nie wiem, adsami albo social mediami? No, nie wiem, potrącicie trawę i wylądujesz w szpitalu, to na postan na Linkedin raczej nie napiszesz, będzie ci ciężko, tak? Przestaniesz postować, spadają ci zasięgi, nie masz zapytań. W acach, nie wiem, masz jakiś przestój, skończyć się budżet, ślad po tobie ginie, tak? Po prostu. Nie, nie doładujesz, nie ma, nie ma, nie ma nie ma. Tak? Nie budujesz długoterminowej wartości. Natomiast SEO nie jest reklamą w rozumieniu takim tradycyjnym tego słowa, bo SEO jest budową wartości twojej strony internetowej, czy tam twojego sklepu internetowego. I jeżeli zbudujesz odpowiednio dużą tą wartość, to nawet jak przestaniesz to robić, to to się będzie przez wiele, wiele, wiele miesięcy, a czasem nawet lat utrzymywało. I to jest to piękno, tak, bo to jest pasywne coś, co, co robisz i to ci dostarcza cały czas, yy, czy ruchu, czy no, później musisz to prze, prze, czy tam przekonwertować na, na Lidy, jeżeli masz jakieś usługi, albo na po prostu sprzedaż, jeżeli masz e, sklep internetowy. E, dlatego ta gra jest ciągle warta świeczki. E, i, I dlatego nadal, nadal ludzie no, poniekąd są zmuszeni to robić. Tak? No, raczej, jak się do nas zgłaszają ludzie, to. To nie jest tak, że to nie lubią sobie i chcą to robić, tylko po prostu potrzebują ruchu, Musza. potrzebują I, i, i muszą, tak, i wiadomo, no mogą robić to samodzielnie, bo to też jest możliwe, ale jak się zastanowisz, jak każdy segment, no nie tylko marketingu, ale ogólnie się profesjonalizuje, jak ciężko jest nadążyć za, za wszelkimi zmianami i e, no, po prostu rynek nam odjeżdża, tak, wszystko się profesjonalizuje, no tak sobie pomyślisz, że masz tyle rzeczy na głowie i jeszcze masz się zająć jakimś głupim SEO, no to, to nie wiem, czy ci się chce, nie? raczej się nie chce stwierdzać, kurde, bo no może jednak pogadam z tą agencją, tak, żeby mi tego nie zdjęli, tak, albo wystarczy sił na dwa miesiące i... A to jest też pareto, Dawid, bo to wiesz, SEO, właśnie mam tak dużo zabiegów, to muszę publikować, tu postować, tak jak mówisz, a to jeszcze SEO, a prawdę mówiąc, możemy odwrócić ten to pareto, czyli te 20% daje nam 80%, bo i też chciałam Cię o to zapytać, mówisz o zmianach. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa kluczowe też się zmieniają w internecie. To nie jest tak, że jak nauczymy się i przez rok będziemy tylko i wyłącznie wpisywać daną frazę, to ona będzie nam zawsze działać. Więc z jaką częstotliwością zmieniają się te słowa kluczowe w internecie? To, to, to zależy od branży, bo to po prostu rynek decyduje. Tak jak nie wiem, wchodzi nowe pokolenie, oni inaczej czegoś szukają, no po prostu będą inne słowa kluczowe, chodliwe, tak? No, w jakimś slangu mogą szukać czy coś takiego, i warto się na takie. Frazy wtedy pozycjonować. Chociaż w ogóle jakby odchodzimy od pozycjonowania na frazy, bo kiedyś faktycznie tak było, że jakby wybierało się, nie wiem, 10 fraz i na te, stricte na te 10 fraz się pozycjonowało. W tej chwili w zasadzie pozycjonuje się cały serwis, to jest tak, tak zwana strategia long tail, czyli żeby łapać wszystkie absolutnie możliwe frazy, które jakby są, dają szansę na konwersję, tak? I w ogóle zasada jest taka, że im bardziej ogólna fraza ona faktycznie ma Dużo więcej wyszukiwań, ale zazwyczaj ma niższą konwersję. Yy, I na odwrót, jeżeli fraza jest dopasowana, czyli dłuższa, teraz podam przykład, żeby to łatwiej zrozumieć, to no to ma wyższą konwersję, chociaż mniej wyszukiwań. Yy, weźmy sobie Buty. Jak ktoś wpisuje frazę Buty, to co on szuka? Kozaków, szpilek, yy, sandałów? Nie wiemy, więc Google też nie wie, co on szuka. Znaczy, może, może trochę więcej od nazwie, ale też dokładnie nie wie. Więc ten, ten klient, ta, ta osoba dostaje rozstrzał wyników różnych, tak? Zazwyczaj wtedy doprecyzowuje to zapytanie, czyli dopisuje, tak? Na przykład, nie wiem, buty, tam tam, tak? I dopiero mhm. wtedy dostaje bardziej, bardziej dopasowy... Na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki. Dane wyniki i jest większa szansa, że on wejdzie gdzieś tam w te wyniki i ta osoba dokona zakupu, ale pomyśl sobie, co co w sytuacji na przykład jak ktoś szuka nie wiem, ktoś pisuje czerwone, czerwone szpilki nawet na, na obcasie wysokie, tak? No to my doskonale wiemy, czego on szuka, tak? On nie szuka sandałów w tym wypadku, więc jemu, tej, tej osobie wystarczy podłożyć te, te wyniki pod nos i tam szansa na konwersję będzie dużo wyższa, chociaż ilość wyszukiwań będzie na pewno dużo mniejsza. Natomiast biznesowo ta strategia long tailowa zazwyczaj dużo, dużo lepiej się sprawdza i no, też jest łatwiej się opesjonować na takie frazy właśnie bardziej precyzyjne, niż na frazy ogólne, gdzie często jest to, wiesz, wizerunkowa walka, nie. No, taka fraza buty no, to mega oblegana. Tam masz samych gigantów na przykład. A jak. Także donice też, nie? By. Tak, 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 ja dokładnie. No i, i zawsze trzeba gdzieś tam starać się, rozkminić temat, jak można sobie ułatwić to życie i buda bo, bo się, nie? Bo często wystarczy trochę pomyśleć, zamiast zrobić na oślep i dotrzeć do jakiejś grupy ludzi od trochę innej strony, nie? To w przypadku doniczek tak było, nie? Ja tak, ja tak dotarłem do hoteli, do restauracji, eee, no to może widzów wprowadzę. Tak, tak, Ja miałem step internetowy z, z doniczkami, takimi większymi, ogrodowymi, raczej, raczej drogimi. To był raczej, raczej to były takie po kilkaset złotych za, za doniczkę, więc yy, na początku właśnie rywalizowaliśmy dość mocno z tymi gigantami na te frazy ogólne, a później rozkminiłem, że kurczę, Przecież można jakoś to przedsiębiorców, oni zawsze kupują więcej, mają więcej pieniędzy, jak do nich dotrzeć? No i to potrzebują do biur, no dobra, jak potrzebują do biur, to przecież hotele zamawiają, no i przecież tak, no i restauracje, do ogródków piwnych, tak? No i jak się zacząłem na to pozycjonować, to się okazało, że te zamówienia nie dość, że są kilkukrotnie większe, to łatwiej tam jest do, do tych ludzi, tak? I ścieżka zakupu jest, jest, jest lepsza, no... Pod każdym względem e, plus, tak, nie biję się z gigantami, łatwiej mi się wypozycjonować, bo to są dużo łatwiejsze frazy. E, I zamówienia, a zamówienia duże, wtedy to pamiętam, rekordowe w ogóle, zamówienia nasze. A nie, to nie było rekordowe. Rekordowe to było do, jakiś deweloper z Wrocławia, ale z takich znanych e, marek, to na przykład X.com, jak sobie e, X.com, nie Twitter, nie, tylko X.com ten sklep internetowy, e, jak sobie robili w Częstochowie siedzibę nową, to pamiętam, że wtedy u nas na całe piętro kupili, no to też, wiesz, to jedzie twierdzi, nie? To eee, do... fajnie się czuję, jak se, załaduje sobie takie zamówienie. No to sprzedając po jednej sztuce pani Heni, która często ma problem, bo źle wymierzy tak. tą doniczkę i trzeba ją <grym> tysiąc razy odsyłać i ten, no to, wiesz, pół roku trzeba sprzedawać, nie? żeby to żeby to zrobić. Więc no, warto pomyśleć nie? nad tą swoją strategią i też choćby w kontekście marketingowym, tutaj akurat pod kątem SEO mogę? Warto dziś to wpleść w, ten, w, ten, w, tą, w tą naszą właśnie, strategię. To skoro wiesz, na czym ten świat polega, to dlaczego nie masz już sklepów internetowych? O Boże! <laughs> nie, nie, no, to, to chyba nie, nie, nie powiedziałbym, że wiem, na czym ten świat polega, bo mimo wszystko mam dużo pokory i wiem, że bardzo szybko wszystko się zmienia. I podejrzewam, że dzisiaj, gdybym założył sklep internetowy, to tak samo dużo rzeczy jak wiem, tak samo dużo też pewnie nie wiem. Tylko nie jestem tego świadomy, że nie wiem, yy, ale yy, czemu nie mam? Wiesz, co? Yy, no, w, tak jak mówiłem ci, yy, dywersyfikacja przychodu, szczególnie na początku takiej drogi biznesowej, jest super, bo masz kilka pensji, ale my w pewnym momencie doszliśmy do takiego poziomu, że zauważyliśmy, że yy, żaden z naszych projektów nie rozwija się tak, jak mógłby się rozwijać. Jakżeśmy byli bardziej w top online i tam siedzieli, to on rósł, a sklepy nam nie, nie, niekoniecznie rosły. Jak żeśmy wajchę przystawiali w drugą stronę, no to sytuacja się odwracała i w końcu doszliśmy do wniosku takiego, że musimy się czegoś pozbyć. Próbowaliśmy przez chwilę być takimi inwestorami, ale się okazało, że nie jestem typem inwestora, nie umiem zatrudnić kogoś, kto mnie poprowadzi cały biznes od A do Z, a ja tylko mam nie wiem, dywidendy wypłacać. Próbowaliśmy tam parę osób, żebyśmy zatrudniali, żeby właśnie całkowicie na nich scedować prowadzenie biznesu. To kompletnie nam nie wyszło i stwierdziliśmy, że no, no nie ma sensu, tak? Nie, nie, nie ma sensu, to brnąć dalej. I sprzedaliśmy sklepy, a wynika to z, głównie z tego, że biznesowo to ponajte są abonamenty. To jest dużo fajniejsze, po prostu bezpieczniejsze, bardziej przewidywalne. Sprzedajesz raz i kasujesz co miesiąc, no więc dużo lepszy model biznesowy po prostu. Czy dzisiaj bym podjął samo, tą samą decyzję? Tak, dzisiaj, dzisiaj bym tę samą decyzję podjął, chociaż ten e-commerce mi dalej siedzi, nie? dlatego mamy e nie? które y jest górą naszego lejka, bo to też e, ja zawsze podkreślam, że to nie jest projekt, który ma zarabiać tak jakby bezpośrednio, e, tylko to jest projekt, który ma, ma budować społeczność e-commerce'ową po to, żeby ona brała pozycjonowanie w topony. Mhm. Tak w skrócie. To dopytam cię jeszcze o ten abonament, bo mnóstwo osób właśnie ma klientów w postaci abonamentów. O co trzeba zadbać, żeby klient chciał przedłużyć ten abonament? O dobrą umowę. Tylko, to... już, no. Wiesz co, akurat... Żeby to był układ win-win, wiadomo. Znaczy, no musi, musi mieć jakieś efekty, tak? No musi czuć, że mu się to opłaca. No, tutaj nie ma jakiegoś... Nie ma jakiejś rocket science, ale akurat w pozycjonowaniu jest o tyle, że... Abonament jest o tyle jakby akceptowalną przez wszystkich z góry formą, rozliczenia, dlatego że te efekty są długoterminowe, w sensie na nie się czeka długoterminowo, prawda, i no, ciężko sobie wyobrazić jakąś inną formę współpracy, gdzie yy, przez ileś tam miesięcy ktoś, kto Ci to wykonuje, no musi inwestować w Twój, w twój serwis, w Twoją stronę, tak, no, musi mieć na to środki, no to skąd się musi wziąć. Więc to jest zaczęło, to już tak, znaczy się przyjęło od dłuższego czasu i od paru lat, nie spotkałem się na z, z taką, z jakimś zarzutem, że na przykład to jest zły model rozliczania w naszej branży. Nie? Myślę, że to już się przyjęło i to jest pe pewnie, pewnie przez długi czas jeszcze będzie. Yy, ale no, w, tak jak patrzę po klientach, to w B2B, bo, no, bo my uderzamy tylko B2B, to nie ma tutaj jakiegoś yy, oporu do abonamentów. Zresztą. Chyba idziemy w tym kierunku tak. Netflixa, nie? I, I Ubera, gdzie podpinasz kartę, i. I w zapominasz... większości telewizja przecież pay per view różnym rodzaju, tak, tak. No, możliwe, że następnym krokiem będzie właśnie, że. Bo też jeszcze nie pytają firmy o karty, o płatności kartą. Raczej robią tradycyjne przelewy ewentualnie tymi szybkimi płatnościami. Kartę jeszcze chyba nie podpinają, chociaż musiałbym sprawdzić. Ale podejrzewam, że to jest tylko kwestia czasu, jak to pokolenie, które jest teraz, on zacznie zakładać biznesy, no to ja myślę, że oni już będą naturalnie podpinać wszędzie karty. Nie? Tak, tak, to jest naturalne. Druga sprawa, że jeszcze możecie powiedzieć o krypto, bo za niedługo, wiesz ludzie też będą, mają różne zięźła. Jednego klienta, który płaci przez jakiś czas w krypto, ale to raczej tak, taka odskocznia była, w sensie takim, że nie pytają, trochę nie wiem, może się boją, może nie chcą, wiesz. Też jest Zresztą też jest problem z tym, że y, mało firm po prostu oferuje y, możliwość, nie? Tak. bo to trzeba mieć y, tam jakiś styl. Ja, tak, jakoś mm -hmm. no, żeby to jakoś kon konwertowało. Y, no, ale, ale mieliśmy jakiś czas temu no, klienta, który, który sobie płaci nam no, w to. Nie wiem, czy też się zgadzasz z tym, że dobra księgowa to chyba taka, która jest własna, bo czasami, jak mamy freelancerów, no to bywa różnie z ich dostępnością, z ich zaangażowaniem. Jak jest w przypadku agencji SEO? Czy lepiej mieć swojego seo czy zlecać na zewnątrz? To pytanie jest trochę filozoficzne. Ja jestem osobą, która nauczyła się jakiś czas temu, że większość warto zlecać, i denegować, no. i outsourcować, i tak też robię. Nawet w tym życiu prywatnym staram się tak robić po prostu. Nie zawsze mi się to udaje, bo na przykład trawę ciągle kosza sam, To jest głupie bardzo, ale... To takie nie. samo jest. Ale tu macie sobie to tym, że przez to, że się za dużo przed kąpem, to też jest ruch jakiś. Ważność tak trenujesz. Tak, tak. Więc, a mogę sobie podcast zapuścić, wtedy i wiesz, i sobie idę z tą kosiarką mm -hmm. i odzę 3 godziny. To już nie ma co teraz. kosić chyba jak 3 godziny. <laughs> tak, mam, mam Pytamy, dużo. Wiesz, o, o outsourcing jasne, jak a, bardziej, no. tylko właśnie o No, eee. hmm. Znaczy. Zatrudnienie seowca na etat y, będzie trudne, bo on tanią, nie jest tanią osobą. Zazwyczaj jak jest freelancerem, to woli sobie prowadzić kilka projektów naraz, bo po prostu efektywniej wykorzysta ten czas. Y, więc no, może jest to w jakiś sposób, było to tak jakieś... firmy. nie? Tak Możliwe. Tak. I... Faktycznie są, są takie, mamy takie, takie przykłady, gdzie y, to też nie jest dużo, ale że ktoś na przykład był naszym klientem 2-3 lata i rezygnuje. I wtedy szok, tak, no kurde, czemu rezygnujecie, tak, a oni mówią, że wszystko w porządku, ale po prostu właśnie robimy sobie dział cały już marketingu i też SEO już będziemy robić in-house'owo wewnątrz firmy i tak, to są raczej duże firmy, to są raczej duże firmy, które już budują całe działy marketingowe, eee, yy, a tak to raczej, raczej nie, to po prostu nie będzie opłacalne, eee, to po prostu nie będzie opłacalne, nawet taka głupia rzecz jak właśnie narzędzia. A ty na same narzędzia wydasz więcej niż, yy, bo może nie więcej niż zapłacisz agencji SEO, ale, ale sporo będą kosztować, żebyś mógł w ogóle mogła yy, wiedzieć, co ty robisz, tak? Jakieś, nie wiem, sprawdzać pozycję. No, to, też, to też przecież nie będzie ręcznie klepać, tylko trzeba gdzieś jakiegoś narzędzia korzystać. Więc yy, ja nie jestem tego zwolennikiem. Yy, my u siebie w firmie praktycznie wszystko outsourcujemy, prawie wszystko. Ja na przykład, nie, mamy. Acy, no to nie robimy ich sami, mimo że moglibyśmy. To po pierwsze, gorzej byśmy je zrobili, niż ktoś, kto się w tym specjalizuje. A po drugie, no szkoda czasu, tak? tak. Szkoda czasu. Nawet jak oni przepalą trochę tych pieniędzy, to i, to i tak w kontekście tego, że ja nie mam to zdjęte całkowicie z głowy, to i tak jest dla nas lepsze, nie? To w przypadku, jak już zlecamy komuś, to jak go weryfikować? Bo mówimy tutaj o długofalowych wynikach. No, trzeba niestety poczekać zawsze na ten efekt, bo to nie dzieje się z dnia na dzień. E, tak jak też wspominałeś, no, dla was efektem jest to, że ktoś skoczył tam z, z setnego miejsca na pięćdziesiąte, na osiemdziesiąte. Jest to jakiś wynik. Natomiast... No obiektywnie patrzę, tak, obiektywnie Jeżeli się tak umówimy. Się tak umówimy. No, więc teraz jak sprawdzić, czy ta ag agencja, której płacę, dowozi temat i jest godna zaufania, z którą mogę współpracować długofalowo. Kurczę, to jest, to jest strasznie trudne, bo właśnie dla każdego efekt jest czymś innym, nie? I, i w ogóle, bym od tego zaczął, trzeba by było sobie uświadomić, yy, czym, czym jest efekt, tak? Bo yy, właśnie jeżeli ktoś yy, podciągamy kogoś, nie wiem, o, o 50 pozycji do góry, a, ale to jest ciągle gdzieś tam czwarta strona Google'a, no to tylko my tam docieramy, w sensie nasz crawler, który bada te pozycje, tam <laughs> żadna osoba niestety nie, nie dalszej, to wygląda. Tak. No ale na wykresie będzie to duży wzrost. Jakby nie patrzeć, no nie da się, znaczy, da się, jest to możliwe, żeby przeskoczyć wiele pozycji, tak? Skoczyć, ten, 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 ten wzrost nigdy nie jest tak po jednej pozycji, prawda? Ale y, zazwyczaj jednak y, to jest y, praca y, długofalowa i y, no rzadko bardzo zdarza się, że ktoś, nie wiem, przez y, kilka miesięcy był. Powiedzmy, poza setką i nagle wskakuje na pierwszą stronę wyników wyszukiwania. Więc te pośrednie y, takie punkty, gdzie mamy zdobyte jakieś pozycje, coś nam wskakuje, dalej są istotne, y, w moim odczuciu. Tylko y, mało kto o tym informuje klienta, że to tak będzie wyglądało. I to jest ten problem, bo klienci często są w stanie zrozumieć to, że y, ten efekt na początku będzie właśnie taki. Teoretycznie trochę, nie? Że, że na wykresie będzie fajnie wyglądało, ale ja tego nie będę czuł w postaci ruchu czy, czy tam lidów, ale on jest na to przygotowany. I taka pierwsza rzecz to jest właśnie, żeby to z tą agencją, z którą my rozmawiamy, a zazwyczaj rozmawiamy z kilkoma, no to żeby dopytać, czym jest dla nich efekt, tak? jak, oni to, jak to będzie wyglądało, jak to wygląda z ich statystyk, z ich doświadczenia. Więc to są takie proste rzeczy. Czas odpowiedzi to w ogóle dla mnie. To, to, to jest taka, ba taka banalna rzecz, nie wiem, jak często zbierasz oferty. Nie z... wiem, o czym mówisz. Wiem. Ja, ja do dzisiaj tego nie rozumiem. Jak może tak być, że trzeba czekać, nie wiem, dwa tygodnie na ofertę. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. No, że ktoś potrzebuje dwa tygodnie, żeby. Przy... No, może są jakieś mega specjalistyczne, nie wiem, jak składasz zapytanie o silnik do samolotu, no to może faktycznie tam trzeba tyle czasu, żeby, nie wiem, coś policzyć i tak dalej, ale no, nie w takich kwestiach marketingowych, prawda, gdzie gdzie to są dość, dość proste rzeczy i jeżeli ty czekasz na dwa tygodnie na ofertę, no to kurczę to idą ci będą pozycjonować. E, masakra. E, na pewno trzeba poprosić o raport miesięczny. Ja uważam w ogóle, że raport miesięczny jest ważniejszy niż oferta. E, tą, którą dostajesz, bo w ofercie to sobie możemy wpisać wszystko. Tam papier przyjmie wszystko, tak, możesz obiecywać, co chcesz. E, I i okej, okay, ale jak poprosisz o raport i. No, mogą ci go nie dać, tak? Mogą być. a to jest nasze know-how i co? I nie damy ci. To już jest czerwona lampka, tak? No skoro jesteście tacy dobrzy i macie dużo klientów, którzy są zadowoleni, a każdy tak mówi, mm. no to na pewno jest jeden, dwóch, trzech klientów, którzy zgodzą się na to, żeby yy, pochwalić się tymi efektami, więc taki raport yy, to must have w ogóle, nie? To, to, to w ogóle bym yy, domagał się i jeżeli bym go nie dostał, albo bym go dostał i to by była tabelka w Excelu, no, to też bym do tego poszedł. No, kury, no to, to, to coś tu nie gra, nie? Coś tu, coś tu nie gra, więc e, zwróćmy na to uwagę. Co powinno być w takim raporcie? No, na pewno oprócz statystyk, właśnie jakichś wykresów, tak, oprócz pozycji, no, muszą być na przykład wykonane czynności, Miałem, napisane treści, pozyskane linki. Agencje SEO mają taką. Znaczy, to nie tylko agencje SEO, nawet agencje e, adsowe też e, mają taką praktykę, że no, nie możemy powiedzieć, bo to jest nasza tajemnica, tak, nasze know-how. No, kurczę, no, <laughs> serio. No nie, nie, no nie, tak, nie, nie, nie chowamy się z takimi rzeczami, za to płaci, więc on musi widzieć za co to płaci, tak, I, i to musi być w raporcie, no po prostu, więc y, jeżeli na takich rzeczach agencje nam się będą wykrzaczać, to nie szedłbym y, w tą współpracę, tak, bo, bo to będzie męka, to będzie po prostu druga przez mękę i, i najczęściej taka droga kończy się po 3-4 miesiącach, kiedy masz już dość y, i wypowiadasz umowę, z takich rzeczy mniej oczywistych, na przykład to, czy będziesz miała kontakt bezpośredni z tym specjalistą SEO, bo jest to osoba deficytowa w firmach. Z tych specjalistów jest mało ogólnie. Więc firmy robią wszystko, żeby ich odciążyć jak najbardziej, żeby oni mogli po prostu pracować, tak? No i Tutaj ta automatyzacja nas na przykład ratuje, tak? My jesteśmy w stanie zagwarantować każdemu klientowi w każdym pakiecie nielimitowany kontakt ze specjalistą SEO. Eee, więc nie ma takiej sytuacji, że dzwonisz e, i odbiera ktoś miły, ale kompletnie nie w temacie i mówi, że zapisze sobie pytania albo że przekieruje. E, no i czekasz, i trzeba mhm. odzwaniać, ktoś przekręci coś, tak? I, i to jest taka, wiesz, no, tak jak zabawa w kotka mieszka często, jak dzwoni gdzieś no, do firmy. E. Telekomunikacyjnych, a bo to, to masz tak, taką zabawę, nie? I to, to strasznie irytuje. To, to, to strasznie irytuje i, i, i te, tego też bym starał się uniknąć, a jak nie dopytasz, to nikt ci o tym nie powie. Dowiesz się dopiero po podpisaniu umowy, po dwóch, trzech miesiącach, kiedy w ogóle zaczniesz się interesować tematem, nie? Więc tych rzeczy jest, jest, jest bardzo dużo. E nie, nie wiem, co jeszcze, no w takich, no umowach na przykład, tak? Co w tej umowie musi być zawarte, albo czego nie musi być? Albo czego nie powinno być, nie? Może, bo chyba to jest ważniejsze. No, na pewno muszą być za zawarte czynności, do których zrobił się firma, tak? No bo żadna firma SEO nie będzie nam w stanie zagwarantować efektu, no bo ona jakby nie jest właścicielem Google'a, tak? Nie, nie wie nawet jak wygląda ten algorytm. To, to też nie, nie wszyscy klienci są tego świadomi, że, e, że no firmy SEO nie wiedzą do końca jak ten algorytm wygląda. Nawet pracownicy Google tego nie wiedzą. Yy, więc, więc każdy gdzieś tam się domyśla, oczywiście są czynniki, które wiemy, że są istotne, no ale też jest na pewno dużo czynników, o których nie wiemy, po prostu i jest to gdzieś takie pole y, trochę, gdzie poruszamy się trochę, tak wiesz, y, trochę na czuja, nie, dlatego też firmy pozycjonujące często mają jakieś tam swoje serwisy, które sobie pozycjonują, gdzie sobie testują jakieś tam różne różne strategie i działania. Yy. Więc w tej umowie no, muszą być te czynności, które, które firma będzie wykonywała. Ja na przykład nie lubię, i u nas nie ma kar umownych, tak? To jest dość istotna rzecz, wydaje mi się. I chyba taka bardzo istotna rzecz, szczególnie w tych takich teraz czasach dynamicznych, to jest czas trwania umowy. Bo... Są firmy na rynku, które oferują nadal umowy, nie wiem, jakieś dwa, na dwa lata na przykład, nie? że nie możesz nic zerwać wcześniej, jak zerwiesz to karę. No to tak, nie mając pewności, że to się opłaci, nie mając pewności, czy w ogóle za, za dwa lata tak. to, czy ten biznes będzie działał, to pakować się w taką umowę trochę słabo, nie. no jednak ten, ta, ta umowa na czas na jakiś którą możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie. Wydaje mi się, że jest takim rozsądnym yy, podejściem, no bo po prostu masz ten bufor bezpieczeństwa, tak, nikt ci nie zagwarantuje sukcesu, ale przynajmniej nie, nie pociągnie cię, w, jak, jak będziesz mieć problemy, to, 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 to nie pociągnie cię na dno, bo wypowiesz tą umowę, tak, no tam pewnie będzie jakieś okres powiedzenia, no ale to nie będzie rok, tak, tylko to będzie tam miesiąc, dwa, czy nie wiem ile. Także to są takie, takie aspekty, które, na które ja bym zwrócił uwagę, będąc już jakby w tej branży od dawna. No, ja też czasami wierzę na, na wiarygodność, po prostu, nie? że właśnie ktoś jest gdzieś się pokazuje. Tak, jak przychodzę do ciebie, no to po co? przechodzę ja przychodzę po wiarygodność, też prawda, w jakimś stopniu. A więc, jeżeli ja gdzieś tam na przykład szukam jakiś film do czegoś, to, to zwracam na to uwagę, czy to jest firma, która dzieli się wiedzą, gdzieś właśnie udziela się, nie chowa się tak, nie boi się, e, ma to dla mnie osobiście znaczenie. Może to nie jest jakiś taki czynnik decydujący. Ale no jeżeli widzę, że ktoś prężnie działa, chociażby w mediach społecznościowych, to ma kilka punktów do takiej wiarygodności, nie? raczej no i myślę, że to też na, podświadomie na nas działa. Zawsze to działa, wiesz, robisz biznes z człowiekiem, a nie no, tam, dokładnie. czy ktoś jest z SEO, czy ktoś jest z AC-ów, czy ktoś, nie wiem, sprzedaje y, druty, to tak czy inaczej robisz to z, z, z człowiekiem. I może wiesz co, Dawid, przez co ta branża jest taka, z, z, no, to jest mocne słowo, ale powiedziałeś sam, znienawidzona, bo Chociażby przez takie umowy, jeżeli widzimy, że nie ma efektu, nie wie, że ja muszę płacić im dwa lata i jeśli człowiek, człowiek jest sprustrowany, no bo to im płaci, tutaj się nie może z mi dogadać, to nikt nie odbiera, tutaj nie ma tego kontaktu z doradcą, to to powoduje taką taki ogólną taką niechęć. Tam jest dużo takich czynników, naprawdę, bo wyobraź mhm. sobie, że na przykład masz te, nie masz raportów albo masz jakieś taką tabelkę zwykłą i widzisz, że po trzech miesiącach, no Coś tam w tej tabelce zmienia, no ale w zasadzie w moich statystykach nic. i nie W się nic. Nic, tak? I ja nie dostaję, ja nie wiem co oni robią, tak? Dzwonisz do nich i pytasz się, na co wy robicie? No pozycjonujemy. No ale co robicie dokładnie? No nie możemy powiedzieć, bo to jest nasza know-how, tak? No ale to, to co ma wiedzieć, za co płacę, Płaci pan za, za to, że my robimy, tak? No, tam ma pan raport przecież. No ale w tym raporcie nic nie ma. No ale taki jest, no i trudno, tak? No i tak, wiesz, się bawisz, no i cierpliwości ci starczy na trzy miesiące zazwyczaj, nie? <laughs> W takich sytuacjach. Yy, no I tyle, nie? Firmy te takie, wiesz, bariera wejścia w SEO była bardzo mała, bo tego nie ma jak sprawdzić, właśnie za bardzo. Klienci nie byli świadomi, jak to sprawdzać, do dzisiaj nie są, yy, a wiedzą, że na to się czeka długo. W związku z czym często przymykali oko na pierwsze miesiące, bo jak dzwoni to i trzeba czekać, słyszeli takie coś, tak? Trzeba czekać, my wszystko robimy, pan będzie spokojny, pani będzie zadowolona, niedługo już są, będą wyniki. No i tak czekali, czekali nasz. Aż tak. No i takich film było dużo, tak? Jest ich dużo mniej, to też trzeba uczciwie przyznać, że yy, rynek się trochę wyczyścił. Yy, I też takie przeświadczenie o tym, że yy, bo kiedyś takie było coś, że SEO to trzy miesiące. Nie wiem skąd to się wzięło, ale tak się przyjęło. Yy, żaden z moich sklepów, które pozycjonowałem sam, yy, znaczy jako firma, nie udało mi się yy, wypozycjonować poniżej roku. Mimo, że y, bardzo intensywnie tam działaliśmy, oczywiście pewnie też miałem wyższe oczekiwania niż ma y, powiedzmy przeciętny właściciel biznesu, y, ale nie udało mi się nigdy poniżej roku y, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby powiedział: OK, to jest to, nie? Zawsze to było powyżej roku, bliżej 13-14 miesięcy. Y, pracy nie na najniższym pakiecie, tylko z dość dużą intensywnością. Y, Dochodzimy do takiego momentu, że ty bym stwierdzał, OK, to jest mniej więcej to, co chcieliśmy. Teraz już dalej to robimy, ale wiadomo, no bo tego nie możesz przestać robić, bo dalej chcesz więcej, tak? No, ciągle możesz znaleźć trochę więcej ruchu, co... ale powiedzmy, że to był taki moment, gdzie mogłem uznać, że, OK, jakby robota jest zrobiona. No i więc pomyśl sobie, że jesteś teraz klientem, przechodzisz na jakiś mały pakiet i, i chcesz mieć efekty tam pół roku. no, to jest bardzo mało prawdopodobne, tak? To też jakieś tam będą, ale to, to ci nie zmieni biznesu. To też jest akurat taki trochę pstryczek, może w nos, co niektórych, ale mam wrażenie, że część ludzi mentalnie przychodzi do firm, nie tylko SEO, bo to, 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 to też słyszałem w różnych podcastach, że, że taki typ klienta się pojawia w różnych firmach że tym klientom czasem się wydaje, że go oni skorzystają z jakiejś usługi, to to im biznes po prostu poprowadzi, tak? Że o, ja sobie zamówiłem SEO, to sobie wykupiłem ACY, tam mi ktoś zrobi Facebooka, a ja sobie już teraz kawka i klienci będą sami spróbować. No, tak to nie działa. Jak tam nie dołożymy do siebie... Niska jakość No, to, to, nic, to nic z tego nie będzie, nie? Jak się tym nie zainteresujemy, to nic z tego po prostu na dłuższą metę nie będzie. Mówisz mały pakiet, to ile to powinno kosztować? Jakie są stawki? Rynkowe, żeby to. Jaki, jaki trzeba sobie budżet przygotować? No to kolejne takie wiesz pytanie, to zależy. Wiem. No powiedzmy, że jak zaczynasz i jakby nie działasz w jakiejś mega i branży, to tak 1500 zł miesięcznie netto, oczywiście 2000 netto miesięcznie. To jest cały pakiet. To są raczej takie tak, to są teraz jeszcze takie, jeszcze takie mniejsze, mające sens, tak? No bo pewnie znajdziesz ofertę za 500 zł ciągle, to, to pewnie się nadal jest to pewnie możliwe, ale to są takie stawki, gdzie powiedzmy w tych firmach, które mm, robią to dobrze, to, to od takich stawek gdzieś tam wychodzą. Tutaj też właśnie branża ma znaczenie, no bo jak nie wiem, pracujesz w kredytach, to nie ma opcji, tak? No, czy życzę w jakichś nieruchomościach czy coś no to nie, nie ma szans, Wy tak? Mówicie to klientowi, jeżeli do was się zgłaszać. nawet ten... nie chcemy takich klientów, tak? Mówimy uczciwie, że, że no to, to wiesz, to na, na dłuższą metę to, 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 to nie ma sensu. My nawet dajemy pierwszy miesiąc za darmo z możliwością rezygnacji i to, to nie tylko też po to, żeby tego klienta złapać, tylko właśnie, żeby, żebyśmy mieli dodatkową kwalifikację, bo czasem jest tak, że klient jest przekonany, że on wytrzyma te ileś tam miesięcy, czy trzeba płacić, a nie będzie efektu takiego namacalnego, a tu już w pierwszym miesiącu się okazuje, że on nie jest w stanie tego wytrzymać, i wtedy lepiej się czasem rozstać w zgodzie, niech każdy idzie w swoją stronę, niż, niż wiesz, to na siłę ciągnąć. Więc u nas ten, ten pierwszy miesiąc też nie taki darmowy on nie jest właśnie z przypadku. Faktycznie pierwszym celem jego było to, żeby po prostu marketingowo działać w tym kierunku, ale bardzo szybko się okazało, że wydźwięk marketingowy nie jest jakiś tego istotny, to nie jest jakiś czynnik decydujący w przypadku naszych klientów, ale. Nam to bardzo pomaga w kwalifikacji takiej dodatkowej, nie? Takiej już po podpisaniu, jakby umowy. No, eee, i znowu zgubiłem wątek. Aha, o cenach gadaliśmy. Eee, ceny A. Nie, no to tak, żeby porównać skalę y, średniej wielkości, może nie średniej wielkości, 100 milionów rocznie, jak robię jakiś e-commerce, to już jest duży e-commerce raczej, nie? Tak. W, taki, w takim naszym przeświadczeniu, no to taki ekobez płaci za SEO, żeby mieć, żeby to miało ses około 15-200 tysięcy miesięcznie. Mm -hmm. Więc widzimy, jakie jest pewna. No, no, tak 100 dość. milionów, nie, A tak, Teraz tak. mówimy o sektorze MŚP, o, o człowieku, który powiedzmy, że jest, siedzi w domu na. No to, to musi celować raczej w te Ty, nisze, nie? Tak. W te, w te nisze. tak jest dla kogoś 2000 dużo, nie? I teraz jak jeszcze mówią. To... No, jeżeli taka... zależy mój mu, mu tu klientów przyniesie, o, tak? Oczywiście. No, bo Jaka czasem ktoś, ktoś działa na bardzo wysokomarszowych usługach, to jak czasem wystarczy jeden, jeden klient na jakiś czas I, tak? i się zwraca, nie? albo sprzedaje jakieś mega specjalistyczne maszyny, tak? Za wiele milionów, i ale i robi transakcje, nie wiem, dwie na dwa lata, tak? No to też często jest tak, że wiesz, to jest, to jest jeden deal i to się zwraca na, na wiele, wiele, no bardzo dużo tutaj jest czynników, które o tym decydują. Dlatego trzeba to mocno przemyśleć, nie? Może czasem, znaczy w ogóle jak zaczynasz, tak absolutnie zaczynasz, czyli dopiero zakładasz biznes, to wydaje mi się, że nie masz za bardzo wyjścia i musisz samodzielnie po prostu klepać, ile się da, takie podstawy porobić, jakąś taką podstawową optymalizację, sobie zrobić, trochę treści popisać, żeby ta strona gdzieś tam w ogóle zaczęła istnieć eee, i coś tam tego ruchu ci skapnie pewnie, nie? Eee, no bo pewnie ci nie będzie stać no, na początku na, na jakiekolwiek usługi zewnętrzne. Dopiero jak złapiesz tak. jednego, drugiego, trzeciego klienta, to możesz zacząć myśleć o, o, o tym, żeby to reinwestować. To gdzie w tym wszystkim są te Google Ads, bo mówimy o SEO, a tutaj jednak jeszcze jest reklama, która się wyświetla. No Google. O Google Ads też się dużo mówi, ty też miałeś przecież wcześniej do czynienia z... Znaczy, wiesz, no, nie... kurczę, to jest tak, że. Ja nie, w ogóle nie patrzę. w taki, takiej um... Takiej perspektywie, że coś jest lepsze, a coś gorsze. No ja uważam, że trzeba robić wszystko z tych, tych... No właśnie, Tylko, idziemy, gdzie tylko, przynosi, tylko tak. Problem jest taki, że mm, prawdopodobnie na początku nie będzie nas to stać. I to jest, to jest główne, tak? Bo my też y, teraz właśnie robimy, nie wiem, marketing, tak? Na LinkedInie na fejsie y, tam masz acy w ramach adów masz remarketing, który chodzi gdzieś tam za klientem. To, to wszystko kosztuje, tak? Y, mamy, pozycjonujemy się, więc mamy na to jakiś budżet, korzystamy właśnie z tych, tych adów. Jeździmy na konferencje, na wywiady, i na to, wszystko, to wszystko kosztuje kupę kasy, tak? Ale nie zaczynaliśmy, ale nie robimy tego, wiesz, od pierwszego roku działalności, tylko zaczęliśmy to robić po, nie wiem, po pięciu latach działalności firmy, no nie wiem, ile nawet w sumie, że nie, nie pamiętam, ale, ale etapami, tak? Czyli wybraliśmy sobie na początek coś, co żeśmy zrobili, to zaczęło działać, no to dołączaliśmy kolejne, 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 tak? I no i tak samo tutaj. Acy że są ok, tak. E, tylko trzeba znać różnicę. No, dadzą ci efekt zazwyczaj dużo szybciej, no bo po prostu to jest reklama, którą kupi kupujesz tu i teraz. Będą prawdopodobnie droższe, tam budżety są e, zazwyczaj wyższe. Minus jest taki, że no, to nie działa długofalowo, tak. E, ale czemu, czemu, czemu nie? My, my korzystamy też, tak. Więc e, ja nie mam takiego podejścia, że, że ja tego nie oferuję, to to jest głupie. Mhm. Tak więc nie róbcie, tego nie korzystajcie. Nie, to jest, to, się, to jest fajnie mówisz, bo. Wszystko się rozbije o kasę, nie wszystko. Tak, tak, po taki moment nie? stać na to. Ale to, co mi się też u was podoba, to to, że właśnie ta książeczka, która tutaj ko mnie leży, seo samodzielni, to, to, to ta edukacja, dlatego że pomimo, że są klienci, których no na razie nie możecie obsługiwać, no bo są jeszcze za mali, bo nie mają tych budżetów, no to nie mówicie im spadaj na drzewo, tylko tak. chodź do nas, do grupy, gdzie szkolimy, edukujemy, tak, tak jak powiedziałeś. Odpowiadają tam tylko i wyłącznie profesjonali, profesjonaliści. Jakbyś mógł więcej do tego nawiązać? Tak, tak, taka prośba, że podlinkowalibyśmy, Pan, to linkujek, każdy oczywiście. z mógłby sobie wtedy wejść. Tak, 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 to jest grupa na Facebooku, tam ponad 4000 osób jest już w tej chwili. Po prostu można zadać każde pytanie w kwestiach SEO, tak? Czyli jeżeli coś robisz samodzielnie, albo nie wiem, korzystasz z jakiejś firmy, nie jesteś właśnie pewny, pewna jak zweryfikować, masz jakiś problem z czymkolwiek z SEO, możesz zadać to pytanie i tam odbadają osoby. Głównie są to nasi specjaliści SEO, ale ta grupa już na tyle się rozchylała, że po prostu jest tam wiele osób, które na co dzień się interesują SEO i też się udzielą swoimi tam doświadczeniami, jakąś wiedzą. Także tak, zapraszamy. Czyli mamy książkę i mamy, mamy grupę na Facebooku. To jeszcze Cię dopytał o jedną rzecz, bo jak dałeś te statystyki, wypisałeś na LinkedInie, skąd przechodzą klienci, to tam za każdym razem największy odsetek osób one pochodziły z formularzy. Tak. Czy to się tyczy waszej branży, czy to się tyczy większości branż, które obsługujecie? Nie wiem. Znaczy ja mogę powiedzieć tylko za siebie, bo wiesz, to też zależy to jak mierzy, nie? A w ogóle, czy w ogóle mierzy, bo większość ludzi nie mierzy. U nas jakby my świadomie jakiś czas temu podjęliśmy tą decyzję, że jak jak najwięcej chcemy mieć tych klientów, ja to nazywam pasywnych, którzy samodzielnie się do nas e, zgłaszają, więc musimy robić marketing, e, pojawiać się tam, gdzie ci klienci nasi są, robić to w sposób taki, jak powiedziałem, czyli z filozofią naszą, e, którą sobie gdzieś tam przyjęliśmy. I po jakimś półtora roku, może po dwóch latach, faktycznie te zapytania zaczęły nam powoli spływać. I teraz bardzo trudne jest dokładne zmierzenie, skąd ten człowiek jest, bo nawet jeżeli masz najlepszą analitykę wdrożoną, to ona pewnych rzeczy nie przewidzi. Podam przykład, jeżeli my sobie teraz rozmawiamy i ktoś mnie zobaczy, wpisze nazwę mojej firmy, kliknie w AdWordsa na przykład, tak wejdzie na naszą stronę, dopisze się do newslettera, ale zapomni o temacie. I za pół roku dostanie jakiegoś tam newslettera i myśli sobie, a w sumie może wrzucę do tego tematu. No to narzędzia analityczne nam pokażą, że on jest nie z Ale czy tak na pewno jest? No nie do końca, prawda? E, więc nie da się tak idealnie tego zmierzyć, to też trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy. E, ale faktycznie jakby ten marketing daje nam najwięcej, nie? Widzimy, że, e, że to się zaczyna spłacać powoli ta inwestycja w marketing, który tani nie jest. Przede wszystkim czasu trzeba dużo poświęcić, tak? Bo Napisanie posta na LinkedInie to wydaje się, że to jest bardzo proste, ale napisanie dobrego posta mi zajmuje często nawet w godzinach. Jak ja sobie robię jakiś plan, mam taką tablicę i sobie rozpisuję jakiś plan na posty, co mogę, o czym mogę napisać, co może być fajne, co może coś dawać tym ludziom, a jednocześnie być w grupie docelowej, no bo też pisać o czymkolwiek, żeby było ciekawe, to też nie do końca, bo jak zaczniesz pisać o nie wiem, na kogoś mogą być ciekawe kotki i pieski, tak, no ale to mi biznesowo niewiele da, nie? Więc to trzeba gdzieś tam yy, celować w tą, w tą grupę mimo wszystko, żeby nie generować sobie po prostu pustych jakichś takich przebiegów, pustych lidów, które będą cię kosztowały obsługa, a nic z tego nie będzie. Yy, więc, więc napisanie naprawdę dobrego posta to, na, to nie jest łatwe. No po prostu to nie jest łatwe, przynajmniej w moim wypadku. Ja naprawdę często się męczę i ja ogólnie mam taska na weekend. W sobotę rano mam taska, żeby... Mam gotową oczywiście już jakąś bazę, którą sobie tam zbieram mm. właśnie pomysłów, ale wtedy na spokojnie sobie gdzieś tam y, siadam, czasem gdzieś tam na tarasie, czasem no po prostu tam w domu, tak, w jakimś miejscu, piję sobie kawę i myślałem, co by tu napisać o tym, nie, no, no nie mam jakiś temat. Nie, 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 raczej, raczej nie, raczej nie. I y, y, rozkminiam sobie, ale y, przez to też widzę, że te posty, y, jak patrzę teraz tak z perspektywy, że jakby... No, no, one są w jakimś tam moim stylu, nie? w jakimś tam wypracowanym stylu, który sobie gdzieś tam zrobiłem i wypracowałem i widzisz, że się tego trzymać warto, bo to zaczyna dawać coraz lepsze rezultaty. Eee, no, więc, więc tak, tak, do tego podchodzimy. No, ale to nie jest tanie, nie? bo marketing nie jest tanie. Jak sobie zaczniesz robić to wszystko, jak to liczymy, no, to, to jest kupę kasy na to, na to idzie. Natomiast wydaje mi się, że przyszłościowo. Bardzo ciężko będzie firmom przetrwać na rynku, które tego nie robią, które nie, 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 właśnie nie będą dbały swoją wiarygodność. Yy. Marketing ma to też już dużo przepalamy pieniędzy, ale chyba tak trzeba, po prostu część <ślesz> <ślesz -seść ślesz -seść> tych pieniędzy trzeba przepalić. No i tyle. Nie możemy tak, wiesz, skończyć z takim akcentem <ślesz -seść> <ślesz -seść> <to> pesymistycznym, <ślesz -seść> że trzeba <ślesz -seść> dużo jednak przepalać. Z yy. celowością dopytałam na sam koniec o tą sztuczną inteligencję, bo. Wiele osób o tym nie wie, ja też o tym nie wiedziałam do niedawna, że za niedługo te narzędzia wszystkie będą wychwytywać, co było pisane przez sztuczną inteligencję, co jest mega. Ja też przyznaję się, piszę niektóre posty na, na Instagrama dzięki sztucznej inteligencji, ale takie bardziej wiedzowe. E, I to, że będzie się mocno się przekładało na statystyki, na... Czyli na zak zakładamy... But... Nie wiem, czy wiesz, bo ja nie wiem, do tego pytam. Zakładasz, że taki LinkedIn będzie obcinał zasięgi, jeżeli wyczai, że post jest generowany przez AI? Nie, nie zakładam. się bardziej słyszałam o tym, że będą, będą social media, na przykład tak jak Instagram. W kontekście Instagrama to mówię, który dokładnie będzie wiedział, czy to jest przez AI, czy to nie jest przez AI, i to będzie wpływał na algorytm również. Ale, nie, ale zakładasz, że w, w której stronie? Wiesz, co? No, wolałabym, żeby to nie, żeby to tak nie, nie miało, miało przełożenia, bo to tak bardzo pomaga. A jakie jak jest znaczy, Ciekawe jest zdanie? Nie wiem. Oficjalne ja mogę tylko odnosić się Seo, bo tam nie mam pojęcia o, o, o Instagramie, ale w kontekście Seo oficjalne stanowisko Google na ten moment, trzeba podkreślić, na ten moment jest takie, że nie ma znaczenia, czy treść jest generowana przez mhm. AI, czy też pisana przez człowieka. Jeżeli jest wartościowa, no to Google będzie ją pokazywało wysoko. No ale jak wiemy. To jest tylko oficjalna wersja, jak będzie w praktyce to się okaże. Mm -hmm. e, ja ostrożnie podchodzę do tego, bardzo ostrożnie i sugeruję też ludziom podchodzić ostrożnie, jak ktoś mnie pyta o zdanie, bo no, na przykład my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby u klientów wdrożyć taką sztuczną inteligencję, tak, że tak powiem z buta na chama, No bo gdyby się okazało, że Google jednak zmieni zdanie, to mamy duży problem. No więc. My sobie na to pozwolić nie możemy, możemy gdzieś tam sobie testować. Ja na przykład wykorzystuję sztuczną inteligencję, ten, ten czat, tylko w tej wersji płatnej. Ta czwórka jest dużo lepsza niż, niż ta, ten, ten 3,5. Choćby do tego, żeby na przykład teraz jestem przed takim projektem, który sobie robię, że będę nagrywał takie odpowiedzi na najczęściej padające pytania u nas w naszej branży i będę to publikował, no to też wspomagam się tym, tak? Że jak Każe się temu czatowi wczuć w rolę takiego klienta i żeby mi zadawał pytania. Nie? No bo, mm, I faktycznie powiedzmy, że z 10 było takich, których te są sensowne, a których nie miałem na liście, nie? więc ja do takich, do takich rzeczy się ale nie piszę postów nie piszę postów, y nie piszę postów y przez AI. -a. Mamy narzędzie, które nie wiem, czy zauważyłaś, pewnie tak, u nas y moje posty są z y emoji. Mhm. Y I to się stawia automatycznie. Mamy takie swoje narzędzie bardzo proste, właśnie ono jest w oparciu o trochę jaja, że rzucasz tekem. Widziałem, wypublikowałeś u siebie. Tak, tak, publikowałeś u siebie, widziałem. Jak się komuś nie chce, bo zauważyłem, to też prosta rzecz, tak? My mamy taki styl, no i się okazało, że pisanie posta 30 minut mi na końcu zajmuje dobranie tych, tak. tych emoji, nie. Myślę, no nie no, kurczę, i Marcin też tak miał i tam może co, zróbmy coś z tym, no i napisał takie narzędzie. No i, no i udostępniamy je za darmo też można sobie. No to, no to super, Znaczy w ogóle AI, AI jest, jest mega, ja, ja bardzo polecam. Oczywiście czuć to zawsze, kiedy ktoś pisze samodzielnie, a kiedy coś tam może być. Chociaż dla wielu osób to nawet nie ma znaczenia, jak ktoś się nie zna, to, to jak mówisz, jest wartość, no to po co w to, po co w to wnikać, po co drążyć. Natomiast y, skąd wiem, skąd przekazuję Tobie taką informację, bo byłam na szkoleniu z Instagrama ostatnio i tam to po raz pierwszy usłyszałam, wiesz? I później gdzieś w jakimś wywiadzie, w jakimś podcaście. Też to się przewinęło, że może tak być, że to będzie wpływało na algorytmy, więc. No, Kto wie? no tak, no, na pewno będzie to dość duży wycinek, no bo chyba nikt nie zakłada już, że to się przestanie rozwijać. To raczej tylko będzie szło w tą stronę, a mm, z perspektywy takich e, dużych e, firm, które w tych mediach e, no, udostępniają to miejsca na publikację. No to jest też takie ryzyko, że jeżeli wszyscy zaczną generować i sama sztuczna inteligencja też sobie zacznie generować, no to to się po prostu śmietnik zrobi, nie? Więc jakoś oni muszą, to, znaczy już jest w sumie w wielu miejscach śmietnik, nie? No tak. dlaczego <laughs> hashtagów <laughs> już nie ma na Instagramie, bo pomału odchodzą? Dlatego, że jak pisywałeś hashtag, hashtag na przykład, nie wiem, y, natura, czy tam to chciałeś Natura oglądać, a to tak by się okazywało, wiesz, ktoś natura, no to na przykład twarz, nie? <laughs> zdjęcie, od natura naturalne. Więc co... Robił się mu duży śmietnik, duży, du, duża dezinformacja i stąd też wchodzą coraz bardziej w słowa kluczowe, więc na pewno się SEO przyda. Dobrze Dawid, dużo wiedzy, ale tutaj widzę, że ta książka też gdzieś tam na mnie czeka. Pytam, czy jest audiobook? Chociaż, chociaż widzę, że ciężko by było audiobook stworzyć. Chyba nie ma, ale będzie, m, tylko to też, że pewnie gdzieś w połowie przyszłego roku będzie y, wideo. Rewelacja, to, to też, no bo ja bardzo lubię słuchać, więcej słucham niż, niż czytam. No i cóż, fajnie, że się pokazujesz w różnych miejscach, bo tutaj mówisz, buduje wiarygodność, ale też dla osoby, która z tobą rozmawia, to jest też znacznie łatwiej, bo widzisz, jaką jest ta, jaka jest ta osoba czym się interesuje, o co można zapytać, o, o co można w ogóle do tej osoby się zwrócić. Więc oby tak dalej i oby takie fajne posty dalej się na link i również. Dzięki ja bardzo. wiem, że to jest w tych wypocinach, ale jednak warto powiem ci na koniec dnia. Ja, ja wczoraj tak w, w, dosłownie z głupa weszłam i wielu się fajnych rzeczy dowiedziałam. Także super. Również dziękuję za zaproszenie, dziękuję widom. Podlinkujemy wszystko, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.